Pierwszy dzień czerwca 2015 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii gminy Jasienica. To właśnie tego dnia w Międzyrzeczu Dolnym oficjalnie otwarto Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną. Co najważniejsze, pierwszą w Polsce strefę ekonomiczną w dominującym stopniu nakierowaną na ochronę środowiska. W uroczystości udział wzięli posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji gospodarczych z całej Polski oraz Republiki Czeskiej, a także osoby odpowiedzialne za współpracę gospodarczą w zagranicznych ambasadach w Polsce. Przybyli goście byli świadkami podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego. Jak Państwo widzicie, nastąpi podpisanie aktu erekcyjnego. To tylko jedna dziewczynka. Proszę Państwa, w akcie erekcyjnym możemy przeczytać. Wmurowano dnia 1 czerwca 2015 roku, gdy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Bronisław Komorowski, prezydentem elektem Andrzej Duda, premierem Ewa Kopacz, marszałkiem Sejmu Radosław Sikorski, marszałkiem Senatu Bogdan Borusewicz, wojewodą śląskim Piotr Litwa, marszałkiem województwa śląskiego Wojciech Saługa, starostą bielskim Andrzej Płonka, wójtem gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przewodniczącym Rady Gminy Jasienica Jan Batent. Na akcie erekcyjnym są też słowa Jana Pawła II, cytuję: prawo do inicjatywy gospodarczej jest ważne nie tylko dla jednostki, ale także dla dobra wspólnego. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Ten tekst również umieszczony jest na okolicznościowej tablicy. Wśród podpisujących nie ma dzisiaj pana profesora Jerzego Buzka, ale nie mogło zabraknąć na tak doniosłym akcie jego podpisu. Dlatego już wcześniej złożył swój podpis. Podobnie jak pani komisarz Elżbieta Bieńkowska. Szanowni Państwo, akt erekcyjny przeczytałem Państwu. Dokument został podpisany. Poproszę teraz Państwa, którzy złożyli podpisy. Nie tak szybko. Abyście Państwo za moment stanęli do wspólnego zdjęcia w tym miejscu. Nie wiem. Przypomnę. Swoje podpisy złożyli pan prezes Tadeusz Donocik, pan senator Adam Zdziebło, pan poseł Stanisław Szwed, pani prezes Małgorzata Skucha, pan wicewojewoda Mirosław Szemla, pan Jan Batelt, przewodniczący Rady Gminy oraz w tej chwili pan wójt Janusz Pierzyna. Jeszcze autograf na ciurze pana. Czy wystarczy, że będziecie to pamiętać? Właśnie dowiedziałem się, że pan wójt pozwolił zatrzymać historyczne długopisy, pióra. Pióra stały się własnością państwa. No właśnie, chyba nie jest to. Nie. Ja myślę, że było.
Zapraszamy Państwa tu o zajęcie miejsca przed. Proszę Państwa, akt erekcyjny zostanie teraz zabezpieczony, a następnie zamurowany w kamieniu węgielnym Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Dla upamiętnienia tego ważnego, nie tylko dla samej gminy Jasienica, wydarzenia, zasadzono pamiątkowe drzewa. Nieprzypadkowo wybrano dęby, odwieczne symbole szlachetności, potęgi i siły. Jeszcze jeden dąb. Dziękujemy strażakom. W trakcie uroczystości odbył się także pierwszy przetarg na zbycie działki. Strefa ma do zaoferowania aż 23 działki o różnej powierzchni. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wszyscy sygnatariusze aktu erekcyjnego. Pan wójt zarządził, flagę trzymamy lewą ręką, aby flaga nie spadła. Po poświęceniu i błogosławieństwie Janusz Pierzyna w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim za zaangażowanie w tworzeniu strefy, a następnie zaprosił do Gminnego Ośrodka Kultury. W okolicznościowym przemówieniu wójt gminy Jasienica przybliżył historię powstania strefy, opowiedział o jej znaczeniu dla gminy i całego regionu i raz jeszcze podziękował tym, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia jego wizji. Zapraszam gospodarza naszej uroczystości, pana wójta Janusza Pierzyna. Panie wójcie, prosimy. Szanowni zacni goście, szanowna posłów, szanowni państwo ministrowie, państwo posłowie, szanowny prezes, dyrektorze, szanowny panie wojewodo, szanowni koledzy samorządowcy z
starostowie, burmistrzowie, wójtowie, państwo radni, państwo sołtysi, jakże zacni przedsiębiorcy. Wszyscy, którzy realizujecie misję gospodarczą w Europie, na terenie naszego regionu, a w części również w gminie Jasienica. Jak również wszyscy mieszkańcy i przybyli goście na dzisiejszą jasienicką uroczystość. Pięknie Was po Śląsku, na Śląsku Cieszyńskim witam. Pozwólcie, że w imieniu Rady Gminy Jasienica przybyłych tu radnych, pana przewodniczącego jako organu stanowiącego i swoim własnym jako w samorządzie organu tego najbardziej do roboty własnym. Z jednej strony was przywitam, a z drugiej strony was zapoznam z tym, co było w tym czasie odległym, ale dzisiaj jakże nam bliskim. Jakże dzisiaj radosny dla całej gminy Jasienica. Kiedy czekaliśmy przez te 20 lat na coś, co będzie taką wisienką na torcie, to nie zdawałem sobie wtedy sprawę, że może to kiedykolwiek się wydarzyć. Bo kiedy w 1994 zostałem wybrany na radnego z tego sołectwa w tej gminie, to był to czas jakże wesoły pod względem samorządności, przejmowanie kompetencji dla samorządów, realizacji różnych celów, zamierzeń, aby to, co było scentralizowane, mogło być wykonywane przez samorządy. Każdy z nas uczył się tego, co może nastąpić za rok, za dwa, ale doszliśmy do lat, kiedy pierwszy okres akcesyjny był dostępny również dla Polski. I kiedy mieliśmy możliwość jako państwo skorzystać ze środków europejskich, czyli również naszych, bo staliśmy się członkiem. I wtedy to linia Jasienica również zaczęło powiewać czymś, co może być kiedyś większą strefą, czymś, co może być miejscem dla przemysłu. Ale nie było to takie szybkie, ponieważ na terenie gminy było 90 hektarów i wtedy agencja, która władała tym terenem w imieniu Skarbu Państwa, zarządzała tym terenem. Ale kiedy gmina starała się, kiedy jeździłem, prosiłem o te grunty, nie było to możliwe, ponieważ gmina tych gruntów dostać po prostu nie mogła. Nawet przyszły lata 2005 i poprosiłem wicemarszałka Grelę, jak również radnego Gorzyńskiego Karola Stasicę, żebyśmy tak razem pojechali do Opola i poprosili, czy by nie można było jakiejś stworzyć ustawy, która by dawała możliwość przekazania gruntów na rzecz gminy Jasienica. Ale nie przyniosło to również oczekiwanego efektu. Te grunty gmina nie dostała. Ale w późniejszych miesiącach okazało się, że agencja prosi o wycenę gruntów, które są zarządzane przez gminę. I dostałem wiadomość, że te grunty zostały wycenione na złoty 83 i zostaną sprzedane w przetargu otwartym dla wszystkich, którzy będą chcieli z tego skorzystać. I to podcięło mi nogi. Jako już wieloletni samorządowiec wiedziałem, że gmina Jasienica tego terenu nie kupi, ponieważ wójt, chcąc brać udział w przetargu w imieniu mieszkańców, musi mieć uchwałę Rady do limitu licytacji. A ta uchwała jest publiczna, więc każdy się z nią zapozna i w przetargu wójt to może sobie, nie wiem, pooddychać w Opolu powietrzem
I to wszystko. I stwierdziłem, że coś to prawo nie jest dobrze skonstruowane. Ale kiedy doszła wiadomość, że ojcowie cysterci z Krakowa wystąpili o utracone korzyści majątkowe, a że w Krakowie już gruntów nie było, wyznaczyli w gminie Jasienica 90 hektarów do odzyskania. Dość mocno w Opolu ta wiadomość się odbiła, ale mieliśmy to szczęście, że ojcowie cysterci dostali ten grunt. Kiedy okazało się, że podpisali akt notarialny, są właścicielami, to stwierdziłem, jako człowiek wierzący, gdzie powiem szczerze, mojej rodzinie też w historii odebrano grunty, niech mają, bo jak ktoś kiedyś zabrał, to mają za to zadośćuczynienie. Ale następna chyba opatrzność zaświtała mi w głowie, żeby nie zapytać, co z tym będą robić, czy są to gospodarzyć na tym, czy chcą to zbyć. Skontaktowałem się z mecenasem, który ich reprezentował. Zadałem to pytanie i nie odpowiem wam. Będzie informacja, to mamy ją przyśle. I kiedy dostaję możliwość rozmowy, okazuje się, że ojcowie cystersi, jeżeli gmina jest zainteresowana, mogą sprzedać 71 hektarów gruntu. I to był następny szok. Przyjechać do gminy, powiedzieć, że mogą, ale teraz za ile i czy nas stać. I szanowni państwo, opowiadając za budżet, był koniec roku 2007. Prowadziłem te rozmowy z ojcami i oni mówią, panie wójcie, jak to ma służyć gminie, to za tyle, co se to agencja wyceniła i nam to zweryfikowało według kwoty, a nie według areału. I za ten 1 310 000, tak jak myśmy dostali odpisanie, tak gminie możemy to sprzedać. Szanowni państwo, 71 hektarów gruntu 10 października 2007 roku zostało zagubione przez gminę Jasienica. I to był pierwszy sukces, bo mieliśmy majątek. Ale to nie wszystko, bo mieliśmy majątek gruntu rolnego, który był w strefie, ale w strefie tej Natura 2000. Wszyscy, co w samorządzie pracują, wiedzą, co to jest za blankiet. Okazało się, że napotkaliśmy dużo dobrych ludzi po drodze. I tak 28 lutego 2007 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie studium i kierunku zagospodarowania. I to była decyzja strategiczna, bo przypomnę, że to był luty, a październik gmina kupiła grunt. 22 września 2008 roku nastąpiło pierwsze wyłożenie studium do publicznego oglądu, aby mieszkańcy gminy Jasienice i sąsiedzi mogli się z tym zapoznać, aby mogli wyrazić swoje opinie, czy chcą strefę, czy nie chcą. Następnie 14 maja 2009 roku nastąpiło drugie wyłożenie studium. I również mieszkańcy się zapoznali i każdy był za. 8 kwietnia 2010 roku uchwalono studium. Rada przyjęła dokument pierwszy, który pozwalał nam rozpocząć zmianę planu. Ale kiedy uchwalany był pierwszy dokument studium, to już wcześniej podjęto uchwałę o zmianie planu, aby nie czekać, aby procedury szły równocześnie. I 28 lutego 2008 roku Rada podjęła uchwałę o zmianie planu, ale 10 maja 2010 roku już było pierwsze wyłożenie planu i również mieszkańcy się z tym zapoznali. 26 kwietnia 2011 roku było drugie wyłożenie planu, a 30 czerwca 2011 roku uchwała o zmianie planu weszła w życie. W międzyczasie otrzymaliśmy wszystkie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odnośnie przekwalifikowania gruntów, które były z terenów rolnych na przemysłowo-usługowe. Mieliśmy dobrych projektantów, którzy to realizowali i z tego się cieszę, bo to był już następny promyk następnych środków większych dla gminy Jasienica.
Następnie, kiedy mieliśmy to przekwalifikowanie, no cóż, szczere pola, przedstawiłem Radzie Gminy projekt, abyśmy to uzbroili. Ale dokumentacja szacunkowa wtedy była na 30 milionów. I budżet gminy Jasienica to 70 milionów, więc nie do udźwignięcia. Natomiast następna kwestia, która nas ucieszyła, to 4 września 2012 roku minął czas złożenia wniosku do RPO, Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie tego typu zadań. I 8 sierpnia 2012 roku zorganizowaliśmy przetarg na projekt, aby wykonać dokumentację w pełnym uzbrojeniu. Projekty i nadzory drogowe Europrojekt, pan Andrzej Kula i Elmontaż, spółka z KOO, wykonywała ten projekt. 4 września złożyliśmy wniosek do RPO. Ale 9 października 2012 roku otrzymaliśmy pozwolenie prawomocne na budowę tej strefy. Złożyliśmy uzupełnienie do wniosku i początkiem 2013 roku otrzymaliśmy informację. Gmina Jasienica jest na drugim miejscu w województwie śląskim w stosunku do wartości dofinansowania takich inwestycji. Dostaliśmy 22 miliony dofinansowania. Ja to czytałem dwa razy albo kilka razy i nie wierzyłem, że taka Jasienica konkuruje z dużymi i może dostać. I dostałem. Chwała tym, którzy to w urzędzie marszałkowskim oceniali i gminie Jasienica również ten wniosek dobrze ocenili. Następnie 15 maja 2013 roku rozstrzygnęliśmy przetarg na nadzór i usługi inwestorskie i to nadzorowała nam pani Mirosława Łukasik. Ale 5 sierpnia 2013 roku firma Eurowia Polska złożyła akces i wygrała przetarg, jakże szczęśliwy, na budowę w tej strefie. I rozpoczęli budowę. Patrzę tu na pana dyrektora, który kiwi głową, ale było tych ofertów bardzo dużo. Byli najtańsi. Nie wiem, czy na tym zarobili, ale wykonali, wygrali. I dzisiaj, szanowni państwo, jesteśmy na finale. Mamy rok 2015 i mamy to wybudowane. Ale, szanowni państwo, nie można też pominąć osób, które nam w tym pomagały. Jak pozwolicie, jeszcze kilka słów. We wrześniu 2012 roku zapoznałem z tym projektem pana profesora Jerzego Buzka, pana premiera, i poprosiłem, aby przez swoje doświadczenie mógł pochylić się również nad gminą Jasienica. A że jest ze Śląska, tutaj, Stela, to było mu bardzo łatwo. I powiedział, wójcie, jak coś takiego pan tworzy, ja jestem, nie tylko mogę być za. I to dodało następnym skrzydeł. I kiedy pan premier zaprosił mnie do Warszawy, do Ministerstwa Gospodarki, na posiedzenie Rady Miejskiej Misji, gdzie jest szefem, to dwukrotnie, będąc na tym posiedzeniu, omówiliśmy z Rady tego, co później zostało podpisane 12 października 2012 roku. Była to pierwsza deklaracja intencji o powstaniu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Podpisał ją pan profesor Jerzy Buzek, pan minister Bernard Błaszczyk, pan Krzysztof Zmijewski, to jest sekretarz Rady, no i moja skromna osoba. I tak w 2014 roku pan profesor Buzek wizytował już naszą strefę w czasie budowy. Również w 2014 roku wizytował naszą strefę pan minister infrastruktury i rozwoju, pan Adam Ździebku, który był z nami, ale musiał wyjechać na posiedzenie do Warszawy. W grudniu zapoznałem z tym projektem również panią komisarz Elżbietę Bieńkowską, której przedstawiłem wszystkie możliwości, aby pomogła nam, ale szczególnie naszym przedsiębiorcom, pozyskać środki na odnawialne źródła energii, aby wszystko to, co będzie związane z energią, z prądem, pochodziło również z odnawialnych źródeł energii. Abyśmy, kiedy w końcu przyjdzie taki czas,
i Parlament przyjmie uchwałę o odnawialnych źródłach energii, byli przygotowani. Mieli program niskoemisyjny dla gminy Jasienica. A jeżeli będą możliwości, skorzystali bezpośrednio ze środków z Brukseli i tam aplikowali o te programy. Jest to wstępnie przedyskutowane. No i myślę, że będzie realizowane. W styczniu pani komisarz wizytowała gminę Jasienica. Utwierdziliśmy te przekonania. Dzisiaj myślę, że niż ceremonii przedstawi list od pani komisarz. Z tego, co wiem, dostaliśmy informację. Bardzo żałuję, że dzisiaj nie może być z nami, ale mieliśmy taką informację, że jeden z panów chciał zrobić demonstrację przeciwko pani komisarz. No i została podjęta taka decyzja, żeby nie narażać tej pani komisarz na jakieś niesamowite ekscesy. Przepraszam państwa bardzo, ale nie uczestniczy z nami. Jest sercem, jest z nami doświadczeniem, jest wszystkim tym, co przez ileś lat pracowałam. No ale szanowni państwo, mamy wolny kraj. Nie możemy zabronić nikomu wyrażenia uczuć, ale też czasem nie warto narażać gości na niepotrzebne ekscesy ludzi, którzy nie są z Tela. I to podkreślę, z imienia Jasienica, bo ktoś nam chciał zrobić niespodziankę w naszym domu. Ale demokracja, za to was przepraszam, ale starałem się, aby bezpieczeństwo tych, którzy przyjdą na to wydarzenie, czyli naszych gości, państwa, była zachowana. I za to chcę podziękować komendantowi wojewódzkiej policji, powiatowemu komendantowi policji i naszemu komisariatowi, panu komendantowi za bezpieczeństwo, za przygotowanie, za to, że mogliście tu dojechać. Trochę to trwało, ale było to niezbędne, aby to zachować. Podczas budowy również wielu potencjalnych inwestorów interesowało się postępem prac, czekając na dzień dzisiejszy, aby można było zainwestować w tą strefę. I szanowni państwo, jesteśmy w następnym historycznym dniu. Dzisiaj o godzinie 10 odbył się pierwszy przetarg na zbycie pierwszej działki w tej strefie. Jest to powierzchnia 2 hektary 487 metrów. Cena, która już dzisiaj jest po przetargu, wygrała firma CMB i firma Container. I oni stali się dzisiaj już właścicielami po przetargu tych nieruchomości, prawie 2,5 hektara gruntów, a cena, jaką płacą, to 3 239 633 zł. A kupiliśmy 71 hektarów za 1 310 000 zł. Już kończę. Ale długo to trwało w budowie i krótko nie może być podsumowane. Jeśli marzy tylko jeden człowiek, pozostaje to tylko marzenie. Jeśli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Pełen kamera. A święty nasz Jan Paweł II powiedział: prawo do inicjatywy gospodarczej jest ważne nie tylko dla jednostki, ale także dla dobra wspólnego. Ale myślę, że najważniejsze słowa, które dla nas mają znaczenie, wypowiedział również święty Jan Paweł II, to są: przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. I szanowni państwo, niech ta strefa od dnia dzisiejszego będzie wielką radością dla inwestorów,
dla kapitału, będzie wielką radością dla tych, którzy znajdą w niej zatrudnienie, ale będzie żyłą złota dla budżetu Gminy Siennica, naszego regionu, naszej małej ojczyzny Jasienicy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę Wam dobrego pobytu w Jasienicy, jak również dobrego inwestowania i dobrego przebywania, jeżeli gościnnie tu zechcecie do nas wrócić. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pan premier Jerzy Buzek nie mógł wziąć udziału osobiście w naszej dzisiejszej uroczystości. Od początku wspierał działania gminy Jasienica i jej wójta pana Janusza Bierzyny, zmierzające do powstania strefy. Był jednym z pierwszych gości, którzy jeszcze w trakcie budowy mieli okazję obejrzeć z bliska, jak ona powstała. Z okazji naszej uroczystości przesłał nam nagranie, zatem zechciecie Państwo teraz. A nim to nastąpi, Szanowni Państwo, pozwolę sobie przekazać na ręce pana dyrektora Tadeusza Oleksego na tą Europę, ale na świecie, aby zawsze tak godnie jak do tej pory, z wielką radością patrzymy zawsze na osiągnięcia pana premiera. Cieszymy się, że mamy taką osobę w Parlamencie Europejskim z tak wielkim szacunkiem i chcemy tą skromną pamiątkę przekazać w formie podziękowania za wszystko, co pan profesor zrobił dla nas, abyśmy dzisiaj mogli również tą strefę otworzyć. Bardzo dziękuję. Gratuluję gminie Jasienica i wójtowi, panu Januszowi Bierzynie, sukcesu, jakim jest realizacja wizjonerskiego projektu. Budowanie jasienickiej, niskoemisyjnej strefy ekonomicznej. Od dawna kibicowałem jej tworzeniu, tym bardziej, że zakładano, iż pod wieloma względami strefa w Jasienicy będzie wyjątkowa. Jest! Parokrotnie miałem okazję oglądać powstającą strefę, jeszcze w trakcie budowy, także być w Jasienicy. Obserwowałem przemiany terenu. Zlokalizowanego wśród rosnących tam drzew, zagajników. Przestrzeń atrakcyjną dla przyszłych inwestorów, ale co jest bardzo ważne, z poszanowaniem przyrody i środowiska. Bo skąd to ma być niskoemisyjna strefa, to trzeba wszystkie zasady ekologii zastosować. Mieszkający za Miedzą, bracia Kulcowie, 15 lat temu zaśpiewali mniej więcej pole, łyse pole, ale mam już plan, pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Może było trochę inaczej, mam prawo nie pamiętać. Ale wójt zaraził swoją wizją wielu ludzi jako przewodniczący Społecznej Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Energetyki w Warszawie. O taką funkcję pełnię przy ministrze gospodarki, wicepremierze. Wiedząc, że w Jasienicy władze samorządowe realizują ten niezwykły projekt, zaprosiłem pana wójta na nasze posiedzenie. Zaproponowałem wtedy, aby wspierać inwestujące w strefie firmy, współfinansując powstawanie instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu część energii pochodziłaby ze źródeł odnawialnych, słońca, przyczyniając się do zachowania czystego środowiska, tak ważnego nie tylko dla tego pięknego regionu, który notabene, jak Państwo wiecie, znam doskonale ze swoich rodzinnych i innych turystycznych eskapad. Kochani, jestem dzisiaj na Łotwie, gdzie pracujemy nad szansami dla biznesu w ramach Unii Energetycznej. A Wy w Jasienicy, ponad 1000 kilometrów od Rygi, podejmujecie kolejne kluczowe decyzje. Wybieracie pierwszego inwestora. Życzę Wam, by była to klasyczna sytuacja, jak mówimy po angielsku, win-win. Wszyscy są wygrani. Wszystkiego dobrego.
komórkę, ale bardzo serdecznie za to dziękuję. Jestem bardzo wzruszony, że takie osoby wypowiedziały takie słowa. Szanowni Państwo, chciałbym również przekazać tę kulę na ręce pani asystent komisarz Elżbiety Jankowskiej, bo chciała to z nami być. I sądzę, że byłaby to na pewno, ponieważ było to na tyle uzgodnione i również na zaproszeniach pani komisarz miała otwierać tą strefę. Ale tak jak Państwu powiedziałem, wydarzenie osób, któreśmy nie przewidzieli, spowodowało inny scenariusz, ale chcemy podziękować za to, co już, z nadzieją na to, co będzie, ku lepszemu, co jest przed nami. Szanowni Państwo, ja wiem, że pani konsul się bardzo śpieszy. Nie? Dobrze. To jeszcze wręczę dwa wyróżnienia, które są dla nas bardzo ważne. Tak jak Państwu mówiłem, gmina Jasienica, chcąc realizować projekt, to musiała mieć inspektora. I musieliśmy ogłosić przetarg na człowieka, który będzie reprezentował gminę Jasienica. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak się przetarg miał odbyć, jakie moje emocje, że nie mogłem dać urzędnika swojego, tylko w przetargu musiałem wyłonić osobę, która będzie reprezentować gminę Jasienica. I teraz, kto nim będzie i czy mnie będzie słuchał? I to jest stres. Ci, co mnie znają, to wiedzą, a ci, co mnie nie znają, to powiem Państwu duży dla mnie. Ale również, żeby nie tylko miał wiedzę, ale również utożsamił się z naszą gminą, z naszymi interesami i robił to bez wytchnienia. I szanowni Państwo, znaleźliśmy taką osobę. Była to pani Mirosława Łukasik. Była inspektorem nadzoru, która patrzyła na to, czy wykonawca realizuje to zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną. I szanowni Państwo, w imieniu Rady Gminy, w imieniu moim, to i wszystkich pracowników, szanowni Państwo, to było wielkie wydarzenie i wielkie zadanie. Serdeczne podziękowania dla pani, wielki wkład pracy w budowę pierwszej w Polsce jasienicko-niskoemisyjnej strefy ekonomicznej, pani wysiłek, profesjonalizm i zaangażowanie. Jako inspektora nadzoru budowlanego całej inwestycji umożliwiło powstanie inwestycji służących społeczności całej gminy i regionu. Gratuluję wysokich kompetencji zawodowych i życzę kolejnych dalszych realizacji wielkich projektów z wyrazami szacunku, uznania. Moja skromna osoba, pani Mirosławo, niech pani tak pilnuje wszystkie inwestycje w Polsce. Bardzo dziękuję. Jak niektóre firmy realizują inwestycje właśnie w Polsce, że wygrywają przetarg, ogłaszają upadłość. Potem ten, który otrzymuje środki finansowe, musi się rozliczyć na dany dzień, a nie jest to możliwe, bo firma upadła, potem wchodzi jeden syndyk, drugi syndyk. No i potem ci, którzy piszą o tym, albo są nieżyczliwi, nie piszą, jak do tego doszło, tylko co z tego można jeszcze wyłuszczyć i sprzedać. I wtedy, no jest afera, jedna, druga, dziesiąta. A myśmy trafili na taką firmę, która nie upadła, wzrosła gospodarczo, wykonała dobrą robotę. I co najważniejsze, przyszli na sam koniec jeszcze odebrać tę laurkę. Bo powiem wam, że nie jest to takie oczywiste. Mając 20 lat doświadczenia, niektórzy inwestorzy, gdzieśmy ich pilnowali, to niektórzy się obrazili i nie przyszli na otwarcie.
bo stwierdzili, że za bardzo gmina ich weryfikowała. A firma Eurovia przyszła. Nie dość, że z dobrym fachem i kunsztem swojej pracy, ale również zasponsorowała Państwu parasole. Jak będziecie wychodzić, jak będziecie mieli na deszczowe dni, to będziecie mieli parasol z firmy Eurovia. I Szanowni Państwo, chcę podziękować Panu Dyrektorowi za tę pracę. Eurovia Polska S.A. składam podziękowania kierownictwu oraz wszystkim pracownikom firmy, którzy byli zaangażowani w projekt budowy pierwszej Polski Jasińsko-Mysłowskiej Strefy Ekonomicznej. Gratuluję wysokiej kompetencji zawodowej i życzę kolejnych udanych realizacji i projektów. Z wyrazami szacunku, moja skromna osoba. Panie Dyrektorze, niech się Panu szczęści i darzy i niech Pan teraz zarabia dopiero pieniądze. Wybaczcie mi to, ale już więcej mówił nie będę, dlatego zaprosiłem sobie naszego pana dyrektora teatru, aby był tym mistrzem ceremonii. On to wszystko zrobił profesjonalnie na samym początku, tym w środku i teraz też to będzie robił, ale ja tak od serca szczerze wam dziękuję, żeście przyjechali do nas, żeście poświęcili swój zacny czas, że utożsamiacie się z naszą inwestycją. Dziękuję wszystkim, którzy są z naszego regionu, bo sami tego kielicha nie będziemy pić. Będziemy go pić wspólnie. Jeżeli uda nam się, a jesteśmy w trakcie zmiany planu, o następne 70 hektarów, strefa ta będzie miała 140 do 150 hektarów. Za 3 lata sądzę, że będzie to już faktem. W dalszej części spotkania zaproszeni goście złożyli gratulacje. Również była omawiana jako takiego, który przyciągnął tutaj, budował szkołę, budował młyn, przyciągnął fabrykę mebli piętych, czyli też na tamte czasy był wizjonerem. Tej wizji gratuluję, panie wójcie. No a te miejsca pracy, które tutaj na dany moment powstaną, będą dla naszych dzieci miejscem pracy, z którego możemy się cieszyć. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję. Panie wójcie, szanowni drodzy państwo, to bardzo ważny dzień dzisiaj dla naszej gminy. Myślę, że dla wszystkich, dzisiaj o tym mówiliśmy, to ważny dzień również dla naszego regionu. Pierwsza niskoemisyjna strefa ekonomiczna w naszym regionie, a wiemy doskonale, jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii dla naszego kraju, dla naszego regionu. Cieszymy się, że ta strefa tutaj powstała w Jasienicy. Szanowny panie wójcie, państwo posłowie, szanowni goście. Ja serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ dla nas to jest rzeczywiste pokazanie tego, że środowisko może być nie tylko traktowane jako koszt, na co musimy uważać, na co musimy ponosić nakłady, ale jako bardzo duża szansa i fantastyczne wyzwanie. Gratuluję pomysłu i mam nadzieję, że te miejsca pracy, które będą zielonymi miejscami pracy, również będą tworzyły na potrzeby programów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu różne fantastyczne urządzenia, różne fantastyczne rozwiązania. Także mam nadzieję, że innowacja, środowisko, ale tworzenie miejsc pracy, to wszystko, co tutaj na tym terenie będzie powstawało. I mogę się w Warszawie chwalić, że też jestem z tego regionu. Wszystkiego dobrego i dziękuję również całej Radzie, tak i jednej i drugiej, bo tak jak pan mówił, powiedział, że tutaj samemu się nic nie da zrobić, tylko marzenia muszą być wspierane przez procesy. Dziękuję, gratuluję, wszystkiego dobrego. Obecna na uroczystości przedstawicielka Konsulatu Generalnego Niemiec w swoim wystąpieniu podkreśliła aspekt proekologiczny jasienickiej strefy. Przedstawiciele świata polityki, gospodarki, szanowni przedstawiciele świata nauki, szanowny panie wójcie Pierzyny, szanowni państwo, dziękuję za możliwość powitania państwa ze
strony Konsulatu Generalnego Niemiec w Wrocławiu. Z Państwa zgoda, dalej będę mówić w języku niemieckim. Jasienicka niskoemisyjna strefa ekonomiczna stwarza ogromne możliwości rozwoju. To nowe inwestycje, a co za tym idzie, miejsca pracy. Atrakcyjna lokalizacja, dobrze rozwinięta sieć drogowa oraz wszelka pomoc dla potencjalnych inwestorów to tylko część atutów strefy. Gratuluję tego, że na przestrzeni 8 lat udało się tę bardzo odważną wizję urzeczywistnić. To bardzo ważny dzień nie tylko dla gminy Jasienica, ale także dla całego naszego regionu. Pierwsza w Polsce niskoemisyjna strefa ekonomiczna. Ale co to oznacza w praktyce? No, myślę, że w praktyce będzie to oznaczało, jeżeli ustawa zostanie uchwalana przez nasz parlament o odnawialnych źródłach energii, że przedsiębiorcy, którzy zainwestują w tej strefie, skorzystają z dofinansowania do odnawialnych źródeł energii. Na terenie strefy mamy podziemny zbiornik PPOŻ, który jest o wymiarach 38 metrów na 17 na 7 w głąb. Jest to potężny zbiornik, który również może być wykorzystywany jako odnawialne źródło energii. Pompy ciepła zainstalowane w tym zbiorniku pozwolą nam na oświetlenie całego terenu i przez to nie będziemy musieli zużywać tej energii, którą płacimy. Dlatego pojawiają się różne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale no, trudno realizować programy, jeżeli nie mamy ustawy. Myślę, że wszystko, co zostanie w ustawie zapisane w kształcie ostatecznym, znajdzie odzwierciedlenie w naszej jasienickiej strefie. Prowadzę rozmowy i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, jak również z panią komisarz Elżbietą Bieńkowską na temat uruchomienia programu niskoemisyjnego dla gminy Jasienica. Wszystko to jest, można powiedzieć, w trakcie przygotowywania. No ale trzeba powiedzieć, że na ustawę czekamy 3 lata i rozpoczęcie budowy myślałem, że będzie również finiszem w tej ustawie. Kwestia lokalizacji takich miejsc w Polsce na pewno jest wiele, ale myślę, że urokliwość tego miejsca i zróżnicowanie również terenu daje możliwości dla następnych inwestorów, ponieważ woda, która spada z nieba na terenie równym, bardzo szybko zalewa te nieruchomości. Na naszym terenie postawiliśmy bardzo duży nacisk na odwodnienie. Mamy po trasie 2 zbiorniki retencyjne, które pozwolą szybko odebrać wodę. I to jest, myślę, kluczowy teren, można powiedzieć, dla inwestycji z naszego regionu, bo na terenach podgórskich znaleźć prosty teren, uzbroić go i przekazać go inwestorom nie jest tak prosto. Panie wójcie, czyli na pewno lokalizacja. Dwa, to, że inwestując tutaj, działamy też na rzecz ochrony środowiska, ale dlaczego jeszcze warto zainwestować właśnie w tym miejscu? Co powinno tutaj przyciągnąć potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców? Ja myślę, że to już należy zapytać przedsiębiorców, ponieważ dzisiaj otwieramy pierwszą w Polsce niskoemisyjną strefę ekonomiczną, ale jest to chyba wydarzenie historyczne dla naszego państwa, gdyż w tym samym czasie, w tym samym dniu rozpoczęliśmy sprzedawanie tych gruntów i mamy pierwszy przetarg rozstrzygnięty ze skutkiem pozytywnym i firma CMB z firmą Conteyer zakupiła dzisiaj pierwszą działkę 2,5 hektara o powierzchni, której przedstawiłem, natomiast zawartość ponad 3 200 000 zł. I wydaje mi się, że to oni muszą się wypowiedzieć. My możemy zachęcać. Słowa są zawsze słodkie, wielkie, ale są ulotne. Ale jeżeli nie ma czynu, to z opowiadań nic się nie da wybudować. A my mamy pierwszą w Polsce, pierwszy przetarg, czekamy na następny. Mamy dużo zgłoszeń inwestorów, którzy chcą zainwestować. Myślę, że ta strefa w niedługim czasie zostanie zabudowana, a pracujemy nad tym, żeby uzbroić następne 70 hektarów i dać możliwość następnego rozwoju dla naszych dzieci i wnuków.
Panie wójcie, i na zakończenie jeszcze tylko tak bardzo krótko poproszę o takie podsumowanie. Jakie korzyści, oprócz oczywiście tych oczywistych, związanych z miejscami pracy, będą wypływały zarówno dla gminy Jasienica, jak i dla całego naszego regionu? No myślę, że przedsiębiorcy, którzy mają uzbrojony teren, mogą dzisiaj skorzystać z drugiego okresu akcesyjnego, dostać środki finansowe z Unii Europejskiej. Mieszkańcy, którzy szukają zatrudnienia po wybudowaniu tych firm, znajdą to zatrudnienie, nie będą musieli emigrować, nie będą musieli ponosić czasu na dojazd. Budżet regionu, ponieważ wszyscy ci, którzy inwestują, płacą podatki. Te podatki spływają pośrednio czy bezpośrednio do poszczególnych beneficjentów. Do gminy od nieruchomości, ale również podatek od zatrudnienia, CIT-y, PIT-y, to wszystko wpływa do budżetu centralnego. A co ważne, wybudowaliśmy strefę, dostaliśmy środki i gmina Jasienica z każdej sprzedaży zapłaci VAT. 23% do Warszawy podatku. I również Warszawa odczuje to, że w gminie Jasienica dobrze się dzieje.